Once upon a time, a little man running from my guys in Azkaban, playing with a little toy, a little bit of joy, is the man, the pasta boy. Hiding in the city, Hufflepuff, running from my men, a rough and corrupt, playing with a little toy, a little bit of joy, is the man, the pasta boy. Żeby ponagrywać,
Także dobrze, bo chociaż jeszcze jakiś vlog mi się uda zrobić, no i później znowu przyjeżdżam już na orki. Więc myślę, że jakieś drogi... Orki gdzieś za dobre 2 tygodnie pewnie będzie. No, myślę, że na spokojnie. Powiedz mi, jechać tam do końca, czy tu zawijać za tym? Zawijaj tu i tam z tamtej strony tego. No, ogólnie tu, jak to wołamy, stara płyta od lotniska, tak, którą trzeba pomijać. Ale dobra płyta ogólnie, byśmy już dawno mieli to wyburzone, ale zostawiamy to ze względu na to, że tutaj się to przepachy wyskupuje, nie? Na tym. A, no też nie kupię. No tak, jeszcze tutaj tej akcji nie widziałem. Wsiadłem sobie teraz na sekundę do Brąsia. Dawaj na dół. I tak mówię, a co troszkę innego vloga se nagram z dwóch perspektyw, jeszcze coś sobie chwilę porobię. Tak, o damu, że przejechać. Tak, jakby nie było, bo Brączu dzisiaj ogólnie no, mamy tutaj zamiar to dzisiaj zbronować. Brączu skończy tutaj talerzować i jedzie sobie na usługę i bardzo serdecznie zapraszam do niego na vloga, bo będzie z tego właśnie vlog. On nie będzie vlog z samego talerzowania. No, z samego talerzowania, bardzo fajne pole przy drodze. Taki dość nieduży kawałek, ale fajnie to będzie wyglądało, bo dość takie fikuśne to pole jest. Więc myślę, że na pewno wam się spodoba. Adam, tam jedziecie kto? Ty. Nie, Adam nie ma białej bluzy, koszulki. Co to jest? Nie mam pojęcia. Gdzie jest Adam? Ja nie wiem, ale nie poli się nic z daleka, nie widać dymu, także gdzieś jest za górką raczej. Ktoś się nam na pole wjechał, ty. Mi się wydaje, że ktoś ponagrywać przyjechał. Nie, to sąsiad jakiś, może mój kumpel, bo ja tu mam kumpla w domu. A, to może i o. Także zostało... Ogólnie zostało nam około 10 hektarów, także no, jak dobre pole, to około 5-6 hektarów na godzinę zrobię. To 5 hektarów. No myślę, że na takim polu to spokojnie robisz te 5-6 hektarów. Będę śmiało 2,5 godzinki, pewnie albo 2 i będę sobie spierdzielał stąd. I wtedy lecę tam na usługę, właśnie tam są 4 hektary. Dzisiaj chłopaki to, że Lubin. We dwóch. Jeszcze... Duraj, o! Coś się zaczęło. Jeszcze raz się nie toczę, bo oni mieli jechać koło 12-13. A dwa kombajny koszyć Lubin. 27 hektarów do koszenia. Nie wszystko będzie koszone. Nie, zostaje 7 hektarów, więc 20 będzie koszone. No, więc 20 będzie koszone. Tną we dwójkę, ponieważ kolejna dwójka jedzie sobie, jak już jesteście przyzwyczajeni, na usługę, ale też dopiero koło pierwszej, bo akurat w tej wiosce, gdzie mają to kosić, padało od rana. Tak dzisiaj te chmury tak chodzą, ale powiem wam, do roboty sam raz. Dzisiaj z racji tego, że w nocy... nocy tam kumpla się znalazł chyba. Że w nocy była rosa, bo był chłodny wieczór i rano jeszcze tutaj raczej popadało, bo z tego co patrzyłem po bronach, no to chyba padało. Więc naprawdę bardzo fajnie się robiło od samego rana. Ściernisko jest dosyć wilgotne, więc fajnie się jeździ. Dosyć się należuje, bo nie jest za sucho. Dzisiaj w nocy prawdopodobnie też tutaj popadało, także no mówię, zajebiście się robi. Bronowanie. Wiesz, talerzowanie to jeszcze nie, ale bronowanie fajnie mówi, nie kurzy się i też o wiele lepiej się robi. Lepiej też widać, bo wczoraj robiliśmy na takim polu, wiecie, już sucho strasznie. Trochę jeszcze tam, wiecie, chwastów i w ogóle. I po przejeździe w jedną, w drugą stronę nie było widać, gdzie się robiło. Było no, nie zawsze aż tak idealnie widać. No ale to mówię, po talerzówce to nie musi być idealnie zbronowane, bo to nie idzie po trzech, tylko po orkę. To jest poplon, jak więc... Jak to zabronowane po orkę, to wiadomo, że wtedy po trzech trzeba przygotować idealnie, ale... Jo, no tutaj to tylko tak, żeby pole wyrównać. Ja do siebie będę wracał. Też będę w tym roku u siebie poplon rozsiewał. Darpiew teraz czekam na badania glebowe, bo tata właśnie mi porobił. Bo właśnie dziękuję wam za komentarze właśnie pod tym poprzednim filmikiem. Więc postanowiłem właśnie zrobić te badania glebowe i w tym roku polecimy sobie poplon. Prawdopodobnie będzie to rzodkiew oleista. Jak w parkingu, panie. Dokładnie. A tutaj to jest tak, żeby wiesz, do tego poprzeca, nie? Ja. Chodzi o małym jak. A tam nikt nie widział, tak?
Na kamerze to nie było pokazane. Bo co jak co, ale chyba talerzowanie i gumerowanie to dwie najfajniejsze rzeczy, jakie mogą być. Ogólnie prace pozytywne, bardzo fajna sprawa, ja nie powiem, bo jak u Krzysia w tamtym roku sobie robiłem właśnie po zniwach, po kukurydzy, kurde, bodaj bym cały dnie mógł jeździć. I teraz nawet dzisiaj naprawdę powiem wam w tym zetorze jest o wiele inny komfort niż w Ursusach. I się nie dziwię, że Piotr tak bardzo lubi nim jeździć. Bo to mamy radyjko? Jo, jedyny ciągnik po krzynie, który posiada właśnie radio. Wszystkie mam CB radio, akurat teraz praktycznie wszystkie CB radio są. CB radio oprócz kombajnu, kombajna są na prawie. Bo wiadomo, jak z CB radiami zawsze mamy problem, bo wiadomo na polu dostarczy wszystko tam takie inne duperele. To one się przez to chwilę rozstrajają i trzeba oddawać stroić. Także praktycznie CB radio raz w roku przynajmniej jadą do naprawy. A teraz właśnie orki będą nadchodziły, a CB radio się przyda na orki. To jest najważniejsza sprawa chyba na orkach właśnie. Tutaj ogólnie wczoraj dużo było robione, bo już chłopaki od rana tutaj śmigali pronek koło 16, 17, później wy wyjechaliście. Tu na 19 od tu byłeś? Od 20 tu byłem. O 20 dopiero tu byłeś. Ile się mniej więcej jedzie ciągnikiem? 40 minut. No 40 minut, także będziemy sobie wracać, to na pewno wam jakiś przejazd przez miasto nagram. No to chłopaki wczoraj tu działali do godziny 12 nocy, ale nie było sensu, żeby robić nockę, bo myśleliśmy, że więcej się uda strzafować. No ale się nie udało, a dzisiaj mówię taki dzień na spokojnie, mają chłopaki tam poogarniane, ma kto odbierać. Tym bardziej, że no jak wiecie sami Ubin dużo nie sypie, więc... Jak tam można półtorej to będzie. No, także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jakby dał półtorej kamy, no to masz 30 hektarów, no to ma 45 ton. Około 40, bo tam jest 27, nie 20 hektarów. 20 teraz jest, no. No to ile 30? No, to masz dwie przyczepy pełne. No, Schmidtka ma iść na pewno, no jako pierwsza, więc dwie przyczepy. Ale zanim oni we dwoje to tam skoczą, to... Mam nadzieję, że uda mi się nagrać, ponieważ, no mówię, te zniwa tak szybko minęły i akurat chłopaki nagrywali w niektórych miejscach, to mówię, nie będę też tego samego nagrywał. Liczyłem też na trochę większą akcję, że właśnie dzisiaj może na trzech pojadą czy coś. I mówię, tak to do tego vloga ze zniw sobie to dogram. No ale wyszło jak wyszło, mam nadzieję, że uda mi się chociaż ten łupin złapać i jakiś ten vlog ze zniw sobie skleić. Bo to aż wstyd by był, jakby się żadnego nie udało. Nie no, będzie to. Coś tam mam nagrane na pewno. U mnie już nic nie będzie. No jo, w tym mieście akurat fajnie. Chciałem nagrać, szczególnie na łupinie. Ale że wyszło tutaj, no to nagram sobie talerzowanie. No. Ale to i lepiej, bo talerzowanie ty miałeś? Ty miałeś kiedyś... Ja nagrałem kiedyś woda, ale, nie, ale on, tu... wyszedł, on wyszedł mi strasznie krótki i w końcu go nie wstawiłem. A ty nie talerzowałeś kiedyś u kogoś, u tych co mają kurde te 2 ZTS-y, nie? Co mają? Te 2 ZTS-y, to nagrywałeś u nich ten akcję obornik i w ogóle, belki. Tak, ja mu dałem GoPro na głowę, to Paweł talerzował. A widzisz, to tak coś kojarzyłem właśnie. Jedynie co w tym ZTS-em miałeś vloga, to wyciąganie chyba Przemka kiedyś. Nie wiem, czy ty tego vloga wstawiłeś w ogóle. Też nie. Matko, on jest u mnie na komputerze. Także się pochwalę. Także idzie tu na spokojnie. Ole, kamień przybrzydły. Będę zbirał. Sobie teraz bez wiedzy, że są kamienie. No. Będzie orane po 27 hektarów do połupinie. Jo. Bo to będzie przeżyto tak. Tak. No i
Wiem, że mają być, ma Lubiniec być, ma poorany chyba właśnie. Ale to na zimę. Właśnie wczoraj albo, Bogdan... albo będzie zaorany i poplon będzie na tak, dłuższy. Tak, chyba tak, bo właśnie z Bogdanem gadaliśmy, że tu Lubiniec i właśnie to ma być może poorane, nie? A później właśnie... No właśnie no, wiesz, zaorać, żeby później na wiosnę nie było od chuja no, dokładnie. I no tak później wyjdzie, że później będzie zimowe orale i jeszcze na wiosnę trochę będzie orki, także jest to w tym roku rozbicie. Możemy się pochwalić, doszło nam 140 hektarów. No. Bo to 38 to pokrzyto, to prawie 40 i spływa jeszcze, co będzie zaorana na wiosnę, tam będzie przeżyto i jeszcze. Ten koło domu będzie fajny kawałek, no, to jest najfajniejsze, bo to będzie chyba najbliższe pole pana tak. Bogdana. No. Zobaczycie sobie sami, na pewno zaczniemy jakiegoś vloga kiedy, jak będziemy jechać na to pole od razu, żebyście zobaczyli sobie, ale naprawdę fajnie się trafiło, bo nie wiem ile tam będzie, z pół kilometra? No, to więcej nie. Więcej nie będzie. No, to jest ilość dalej, nie? Jo. Także na spokojnie z tym właśnie, w tym roku na pewno coś z tych vlogów się troszkę... No ja jestem w szoku, ale wiesz co, bo ziemia odezwana, przecież tam kurde tyle nie, czasu nie użytku było, że szok. No. Ja pamiętam w tamtym roku, kurwa, tutaj kosiliśmy sobie, a tam pozarastane wszystko i takie hektary, hektary po prostu. No ale w końcu się ktoś za to wziął. No i naprawdę bardzo ładny łubi, no ale ziemia odezwała. Chciał wziąć dzierżawę, ale nie chcieli odezwać. No to by było coś zajebistego, dwa to takie by wielkie... 80 no. Bo to jest 3 tych jeszcze. No. Mówię, zajebisty kawał pola by był. Wtedy to już w ogóle jest ogólnie sens. Tutaj jest tak zajebisty kawałek, że jak my to oramy, to mamy to zaorane w niecałe 9 godzin. Całe. No, 50 hektarów. A my ostatnio żeśmy dupnęli wtedy dwie Ukrainy i udorpie tył, to masz ile? 30... 4 dychy przez 12 godzin. No. Ale to mówię, no jak jest taki kawał duży i wiecie, nie ma skłonów tego wszystkiego, to można zapierdzielać. W tym roku miejmy nadzieję, że orka na 6, bo będzie nowy pług, nie będzie już obrotówki, prawdopodobnie. Cofamy się do zagonówki. Jo, cofamy się do zagonówki, także no to już naprawdę będzie fajnie wyglądało, jak wszyscy praktycznie te same pługi będą mieli. Dobra. Zagonówka, jeżeli dobrze wyjdzie, to pójdzie na sprzedanie. Jo. Będziemy informować jak coś. Dobra, my będziemy sobie spadać i troszkę sobie jeszcze z bronowania na pewno coś ponagrywamy. Nie mają kamienia. Dobrze. Proszę. A kto tu z tyłu siedzi? Piąteczka? Piąteczka. Jo. Jak widzicie, no już sobie bronujemy dalej. Przed nami Freshu przyjechał troszkę ponagrywać. Ogólnie sypywałeś kamienie czy nie? Bo nie zwracają uwagi. A ja nie ma dużo, także myślę, że do lotniska powinniśmy to zbierać. No jak widzicie sami po talerzówce, tak to wygląda, po bronie od razu jest to fajnie rozciągnięte, te reszki pożywne. Brona oczywiście 9-metrowa, bo może ktoś kiedyś innego vloga nie nagrywał, 9-polowa, jak to też niektórzy nazywają. No szafuje dużo, nie? No powiem wam, bajka jest, jeśli chodzi o te brony, robiłem sobie już nimi na wiosnę, tylko że robiłem sobie nimi po orkach i naprawdę bardzo fajnie to wychodziło. A, mrgniemy, bo sam pamiętam jak to było do ujęć, dobrze zawsze. Halo, jakieś sprawy. Łogiń. A, kiedyś to się biegało. Właśnie miałem to samo powiedzieć, że kiedyś się biegałeś teraz. No, a teraz... A, krzyż mnie boli, nie? Krzyż mnie boli i w ogóle. Starość i radość. Tak jest. Także tutaj moment i fajnie sobie ta gorczyca wyrośnie. Ja też w tym roku się zastanawiałem co będzie, ale tata tam ogarnął mi trochę właśnie tej zotki od wujka i też gorczycy. Oleistej dalej. Tak, zotki oleistej, dobrze. Zotki to wiesz jaka jest. Puroka zasięgnął na poplun w tym roku. My w 54 myśleli buroki. Teraz nie te czasy. Nie, ale trzy fajny dzionek, no myślę tak, że do 17 mi tutaj zejdzie i później z Adasiem wrócimy sobie i polecimy do chłopaków. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się złapać żniwa, bo chciałem nagrać materiał normalny z kamery, z racji takiej, że ostatnio przez te vlogi, przez te filmy na początku vlogu, powiem tak może, strasznie mnie wkręciło, żeby porobić sobie film.
No i właśnie podłączyłem kompa tego mojego, bo ten RAM mi się spalił. I zgrałem sobie materiał mój, zeszyt, wraz od razu z projektem, bo mam zrobione tam prawie 2 minuty, no ale niestety jakoś nie chce mi tego projektu przywrócić, nie chce wynajeść tych ujęć, mimo że już tam je wyszukałem, to i tak nie chcę ich wrzucić i lipa trochę, więc albo muszę czekać, aż go ogarnę ten RAM, bo jeszcze też nic pewnego, ale może będę miał nowy komputer, akurat się przyda na farminga nowego i w ogóle. Jak sami też widzicie, no kanały sobie odpuściliśmy, jeśli chodzi o gry. O, proszę, proszę, też czuję, że kawić. Tak jest. Dobrze, proszę wychodzić. A! No witam cię, kamieniu. Nie ma od razu innego. Więc tęskni troszkę się. Ale przyjdzie czas i się będzie grało. Na pewno w tym roku, no w tym roku, jak Farming 19 tylko wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie pozmienia się nic w robieniu Mavi w ogóle na 100%. Biorę pierwsze sierto za gier Mokrzyn. To myślę, że do tego listopada i ogólnie płyty, jak i wiata, będzie ukończona, także już będzie praktycznie całe gospodarstwo tak, jak będzie miało wyglądać. Więc myślę, że z tym wyjdzie naprawdę już wtedy spoczko. No i na pewno będę się starał odwzorować to jak najlepiej się tylko da, bo wiecie, nie ma to, jak się popracuje na tych polach. Teraz szczerze, wszystkie pola, jakie w Mokrzynie są obrabiane, w sensie pana Bogdana, wszystkie pola mam ogarnięte, wiem, jak wyglądają, wiem, jak do nich dojechać, to też łatwiej będzie mi robić taką mapę. Nie miałbym... Wyobrażam sobie tego Szyńka teraz, jak robić. No, powiem ci, kurde, już nie mogę się doczekać. Jak tutaj właśnie będziemy mieli jakieś akcje takie fajne na 3 zestawy w pole, coś w tym stylu, nie? Także to będzie naprawdę zajebiste. Poruszajami przez miasto. Ogólnie na drugi rok już z panem Bogdanem gadałem, bo jest druga talerzówka, oczywiście w Mokrzynie, ale trzeba to kadza. Trzeba wytoczyć tam kilka rzeczy, trzeba by było tą talerzówkę trochę podrobić. I na drugi rok już na 100% będzie druga talerzówka, więc tu ogólnie akcja na dwie by była, nawet i w tym roku. No ale nie masz takiego, dokładnie. Dajemy radę tutaj, trójkę jeździmy, nikt się nie męczy. No to akurat w tym roku fajnie, bo się tak wymieniamy, jak sami widzicie. Przestoją mieliśmy, bo nie nadarzał nam stależować i robiłem sobie tylko takie małe kawałki, bo wiadomo, jak pod kątem to nie zawsze wyjdzie tak, jak chcemy, bo Bronek robi na równo. Musiałem poczekać, gdzieś muszę, kurczę, zaraz wyrzucić te kamienie, ale dobrze, będzie raczej pełna łyżka z połowy pola, także jest dobrze, było zbierane przed śliwami po wałowaniu, więc nie ma dużo do zbierania. Myślę, że jeszcze godzinka. Dobra, składamy i spadamy. Czekaj, Andrzeju. Dobra. Tam będzie trochę ciężej, bo jednak dole. Ten dole musimy, ale nie powinno. Problemów.
weź opuść. Trzeba mocno fest w chuj. Bo to kurwa po tej jebanej. Kurwa jebana, ale dostawała. Dobra, u mnie napięte. U mnie nawet też. Czekaj. Dobra, trzeba będzie patrzeć. Ale kuro! O! Jaka lada, bo jest kalada. I gość jakiś ma. Nie wiem kto to, ale siema. My już na bytowie, kurde. Może, powiem wam, ludzie tak się boją wyprzedać ciągników, że... Co to jest? Ja jestem w szoku w ogóle. Chyba wszyscy na wrogu chcą być. Siema! Siema, w szoku jestem, kurde. Jechali za nami, może nie wiem, jechać 30 na godzinę, bo po dziurach długa, prosta. Mryga im, żeby wyprzedzali, nie chcą. Zrobił się taki korek, że chyba z 20 samochodów. Aż w końcu znalazłem jakiś przystanek, nie, to nawet nie, bo przystanek minęliśmy. Jakiś zjazd na coś, zjechałem na chwilę, wszyscy wyprzedzili, później z powrotem znowu. Jeden jak się trafił, że nie wyprzedził, tak 10 następnych. Mi się zawsze w trucie podoba, jak oni mają poustawiane. No. To jest naprawdę to. Samo ustawienie to jedno, ale jak ładny parking do tego. No jo, duży przede wszystkim, nie? Parking jest po to zrobiony, żeby tak ustawić. Ale te kolory, czerwony, żółty. Tak jest. Polus jadorku. Ale dzisiaj pustki, sobota. Na robotę się weźla. A nie siedzi tam w domu. Nie siedzi tam w domu. Nie no, wielka firma. Jeszcze wesele jechało akurat przed całym bytowym. Szkoda, że się wcześniej nie skapnęliśmy. Niestety klaksonu nie ma. Więc trochę przyjdź. O, tu jest ten Tułaszewski, co fałem robił ten do farminga. Te chwytaki, nie chwytaki. Dużo rolników tutaj naprawdę bierze. Sprzęty od nich. Osprzętowanie wręcz bardziej. Ty, serio, jakie pustki ty. Nie te ludzie wszystkie są. Jest godzina 15:30. Sobota. Jak mi nie zdaje, że ta czerwona. Dlatego nie pizduję. Czy bardziej fala? Ja, zielona fala. Zielona mila, to mi się z tym filmem skojarzyło. Ale film bardzo dobry, polecam. Krystyna Czubówna. Ale, ale dobry. Jak my kurde.
No jeszcze bardziej się nadaj. Jest super. I tak jem, tak jem. Ale poszło. Tylko by było słychać. Jednak te bramki lekko tam gdzieś wystają. O, panie, co pan? Kurwa, dawka jak. Dawka, uciekaj. Babka pobytu zieloną falę mam. Boże, jakie pustki, ja nie wiem, co się stało, ty. Nie wychodź na pasy. Nie wychodź na pasy. Ty też nie. Dzięki. A! O, tutaj nie będzie zielonej. Jest zielona. Ale tak już się prawdopodobnie stało. No nie, nie. Będzie mi się toczył zawsze. Posadzka, na którą tak bardzo długo czekaliśmy. Tak jest naprawdę fajny, jak nie zapomnę.
to może wam na koniec tego filmu wrzucę, albo chociaż jakieś zdjęcie zrobię, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Ładnie postawili się po łodzi. Ua, tego nie widziałem. Musiałem go broną wyciągnąć. Maleńka. Kajty się tu znalazł. A, myślałem, że większy. Ale chodź. Andrzej, chodź. Chwila, moment i łyżka pełna. Ale jak się więcej teraz zbiera, to później już będzie mniej roboty. Choć za każdym rokiem się zbiera. A i tak tego później sporo zostaje. Ogólnie dzisiaj ostatni dzień w Mokrzynie. I spadamy jutro do domku. Fajnie było cały miesiąc, jakby nie patrzeć. Jadę teraz na 2 tygodnie do siebie i zjeżdżam tutaj dalej. O, orki, nie orki. Jeśli tylko będę potrzebny, to na pewno będziemy tu coś ogarniać. Więc jeszcze jakieś vlogi w tym roku na spokojnie się pojawią. Praktycznie teraz dzień tylko rozsiewać, gorczyca, talerzówka i bronowanie. W możliwach już jest, kombajny stoją, czekają na grykę. Dajcie, nie chcę, żeby to do kabiny właziło. Badać sobie gdzieś tam śniadanko pędzlową w cieniu. Kurna. Przyszedł zobaczyć tą górę, bo też ogólnie Adaś jeszcze chyba nigdy na tym polu całkowicie nie był. Ja też dzisiaj, jak wjechałem na górkę i zobaczyłem, to byłem w szoku. Nie wiedziałem nawet, że to tak wygląda z samej góry. Zawsze bardziej tamtą stronę nagrywaliśmy i w ogóle. Ale dobrze, jakieś nowe doświadczenia na tych polach. Bo troszkę ciężej się robi na takich skosach i górach, jak jest piach. Trzeba bardziej uważać, bo niestety luki wkładać figle. Kurde, ale ta szyba nic nie widzę, jak to słońce się odbija.
bezpiecznie, bo jak wezmę siekierę. No tak właśnie jest na piachu. O, teraz widać prawie całe pole okazałości. No jest tam górek z kosu, to dzisiaj będzie roboty, dzisiaj zejdzie trochę na pewno, bo przez te kamienie również. Dajcie.
tutaj zakurzone będzie u Basi masakra. Fajnie to wręcz wygląda. Jak to promieni słońca się przez to przebijałem. Ciekawe czy ten efekt będzie widać również na kamerze. Nawet nie wiem ile tu ma. Ten kawałek hektaru. Ciężko mi jest powiedzieć, bo są krótkie i dłuższe elementy. Pełna jakichś zagajników. Ale koło 15 obstawiam, że tu na spokojnie powinno być. Tak około. I co? W tym vlogu to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Taki ten vlog powinien być akurat fajny. Bo i się trochę potalerzowało, obronowało. Więc nie powinniście się nudzić. Słyszymy się już w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że też jakieś vlogi od krzyża się pojawią. Wow, ale tu stary żółtko poszedł na przepał. Jakieś vlogi od krzyża się pojawią. Mam nadzieję, że Krzysiu coś nagrywał. Więc fajnie by było, także wyczekajcie. I do usłyszenia w kolejnych vlogach. Na razie, strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się, cześć!